Hej, witam wszystkich, to w kolejnym odcinku Zagrajmy Caves Brazers. Czy dobrze to zapamiętałem? Chyba tak. Tylko się nazywał, nagrywam troszeczkę odcinków na zapas. Jak to mam w zwyczaju, bo to różnie z czasem jest. A poza tym mam ochotę, naprawdę mam wielką ochotę sobie ponerdzić przy tej grze. Po prostu sobie pograć. Więc skoro i tak mam, i tak będę siedział i grał, to czemu przy okazji sobie nie ponagrywam, co? Cholera. Okej. Bierzemy jabłko. I dobra. Resistance. Dobra, ochrona przed tymi rzeczami też nie jest zła, nie? Dobra, sobie wyszedził sobie w kosmos w Space Elevena. Chociaż Space już nie jest Elevena. Wszyscy to wiedzą. Nieważne. O! Okej. Spadło i nic się nie stało. Najgorzej. O cholera. Dobra. Było mega szybkie. Zwłaszcza, że gdzieś tam dalej chyba są poziomy z lawą, jak widziałem filmik promujący grę. Okej. Na szczęście padł bardzo szybko. Okej. Chodzę tutaj. Zaje fantastycznie. Mega dużo stafu. Bardzo dużo stafu. Aj, chciałbym jakieś lepsze tułki. Wcześniej jak sobie grałem tak normalnie, to mi się wszystko trafiało. Teraz zagrywam, to akurat mi się nic nie trafia. O! Co to za miecz? To jest ten, co mieliśmy wcześniej. Dobra, zmarnowałem. Okej. Nieźle. Pułapki to pewnie na jakieś tam cięższych przeciwników, jak już. Nie zabieraj. Chociaż te miecze jakoś potem można łączyć. Usunę spektra Bedwitch. Okej, rozumiem. 30 gold to raczej nic dobrego. Okej. A ten mały niech sobie po prostu jest i bije z nami. A dobra, tam nie ma nic, to po prostu sobie schodzimy niżej. Po prostu. Dobra. Okej. Nie no, hej, chyba nie możemy. Prawidłowy youtuber hajsu nie pomija. Taki żarcik. Okej. Co to daje? Enemies have a chance explodujemy kilet. Aha, czyli jak z zasięgowej broni zabije. Okej. Increase knockback, speed medium. I to jeszcze ten resistance przed damage'em. I to jest o tyle fajne. O, popatrzcie, i to jest tak jak mówiłem. I nagle się ich robi dużo. Tak, nie wskoczę tam. W sumie wszelakie rzeczy, które miałyby mi regenerować życie, mi się bardzo, bardzo, bardzo przydały. No i
Ej, patrzcie, jeden cwaniaczek już zabrał sobie po prostu ten mieczor i tyle. Chodźcie, chodźcie. I oni powinni wyjść ze mną. Chyba tylko jeden się zdecydował. Nie wiem, od czego to zależy. Czasem wchodzą wszyscy, czasem nie. Czasem oni się jakoś kręcą tam dziwacznie. Ice Bowl. W sumie, aby taki slow miałby wchodzić na bossów. Oj, cholera, 19 obrażeń. Faraway Sword. A to? Też jest bardzo okej. Okay. Na razie może sobie zostawię to tak. O! Czyli musimy bardzo uważać. Bo ja teraz mogę się zranić. Ja zawsze o tym zapominałem. Dobra, mam bardzo dużo do leczenia. Ty gnoju, nie mów mi, że pozabierałeś mi tyle tych rzeczy. Naprawdę mam bardzo dużo do leczenia. Z tego co widzę. Czyżby to miała być droga bez wyjścia? Nie, da się z niej wyjść. Spokojnie. Tylko, że moi towarzysze się tam pobugowali. Mam coś, żeby ich jakoś wyciągnąć? Mam. O cholera. A już nie mam. Wybaczcie, przyjaciele. Wybaczcie, musicie tam zostać. I zwiększona szansa, rozumiem. Ale mocny. Okej, popadali wszyscy. Tylko mi też pozabijali mojego. Trudno. Maksymalne życie. Okej. No nie gadajcie, miałem takie świetne podejście. A jak ja tego nie lubię, jak potrafię. Nasza postać potrafi się odbić od tej postaci, nie? I tak chamsko wlecieć na te kolce. Mieliśmy naprawdę tak genialny zestaw tych przedmiotów i skilli, że aż mnie to boli. Bardzo. Dobra, damage resistance. Coś, co mnie bardzo cieszy. Bardzo, bardzo mnie cieszy. I tam jeszcze wejdę. Dobra, to na razie idziemy sobie tutaj. Na razie sobie stąd cały stab pozbieramy. Trudno. Okej. Padł. Okej. O cholera. Okej. Czyli będziemy mogli mieli szansę podpalić przeciwników, co jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, ale to musimy walić z naszego miecza. I dopiero wtedy mamy jakąkolwiek szansę, nie?
Okej. Czy coś tędy jest? Mi się wydaje, że w sumie sam już nie wiem, jaką drogą powinien iść. Na razie po runę nie. Na razie się wracamy tutaj. Przepraszam. Okej. Czyli raczej mogliśmy po prostu iść coś tam dalej. Damage Resistance także robi swoje. Może te przedmioty można jakoś potem łączyć, jak się znajdziecie same. Chodźcie ty. No dobra, nie będę czekał. Przecież na ciebie. Fuck. Przegapiłem coś dobrego. Nie wiem, już tam nie skoczę. Dobra, to przynajmniej nie rani. O cholera. Chodź, chodź, chodź. I to jest, no właśnie, to daje maksymalne życie, jeszcze leczy. A, to znikło. Cholera. Holy moly. Nie za ciekawie. Mamy jakąś bombę? Nie mamy jakiejś bomby. No niestety tak nie działa. Jak myślałem. Okej, dobra, lecimy dalej. Panusia ma być jeszcze bardziej ulepszone, ma być więcej zróżnicowania, więcej potworów i tak dalej, i tak dalej. Moje magiczne obrażenia mają wzrosnąć, co? Wygląda na dość ciekawie. Bombą. A to? Możemy dać. Chciałbym, żeby mi to było też szalejące. O cholera. To było bardzo złe. O cholera. I co zadaje? O! Damage, resistance i damage. Będziemy mieli wolniej, ale będziemy bardziej odporni. Co jest bardzo dobre. Chociaż na to ile po tym to raczej nie. Okej. Drogi rządzą. Mi się skojarzyło. Dalsze, nic ogólnie ciekawego. To brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Absorb so energy did things. Nie, 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 bierz to i ubieraj. Okej. Ładnie. Dobra. O, tier drugi. Tak, najgorzej, ja nie mam zupełnie. Mhm.
dobrze to mnie... Okej, to mnie przynajmniej uleczyło chociaż trochę. To jest kropla w całym morzu potrzeb. O tak. O coś takiego mi chodziło właśnie. I niestety walczymy, jesteśmy zmuszeni walczyć z bossem sami. Źle się to wyczuje i jest naprawdę źle. Uda przejść. Ja umiem tylko walczyć z tym pająkiem, który się tutaj pojawia. Taki mały spoiler. Dobra, to nie rani. Fuck. Raz. Dwa. O cholera. No i nie daliśmy rady. I mało nam brakowało, ale myślę, że to byłoby na tyle z tego odcinka, więc trzymajcie się ludziska. Na razie.